Gdyby ułożyć wszystkie numery miesięcznika w drodze, od pierwszego do ostatniego, powstałaby budowla wysokości prawie 5 metrów. Gdyby liczyć każde piętro średniej wysokości bloku jako 2,5 metra wyszłoby na to, że w drodze jest już na trzecim piętrze. Gdyby policzyć wszystkie strony zapisane w miesięczniku w drodze od pierwszego do pięćsetnego numeru, a każdy numer liczy 120 stron, wyszłoby 60 tysięcy stron. W drodze obchodzi swój jubileusz. 500 numer. Zapraszam do lektury. W związku z tym, w tym numerze y, mistrzowie słowa, czyli ci, którzy na co dzień zajmują się zaginaniem słów, wyginaniem i próbą opisania rzeczywistości poprzez słowa. Jan Kobuszewski opowiada o tym, co by było, gdyby na widowni teatru zasiadł Pan Bóg. Jaką wtedy sztukę chciałby zagrać i dlaczego dzisiejszy kabaret jest tak różny od tego, który pamiętamy z czasów młodości pana Jana. Julia Hartwig mówi o pisaniu poezji. O tym, że wiersz jest wtedy dobry, kiedy jego tworzenie nie idzie, i jest trudne. A na koniec pan Tadeusz Sznuk, którego uwielbiamy z teleturnieju jeden z dziesięciu, którego uważamy za mistrza klasy, i tak tu mówi: Jestem w ogóle cholerykiem, ale biorę poza anteną i mikrofonem. W tym numerze w drodze także o niedzieli. Która praca w niedzielę jest grzeszna i czy możemy pracować w niedzielę, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy? O zakupach w niedzielę, z których zakupów w niedzielę należałoby się spowiadać. O tym, dlaczego chodzić w niedzielę do kościoła. Pytanie pozornie jest bez sensu. Czym różni się niedzielna msza od mszy sobotniej, piątkowej, środowej czy poniedziałkowej? Czy nie moglibyśmy tego zamienić i dowolnie chodzić? Co znaczą poszczególne części mszy świętej? I dlaczego tak ważne w naszym życiu jest przykazanie o świętowaniu dnia siódmego niedziela. Dzień jak każdy? W trudnych kartach Kościoła rozmowa o Marcinie Lutrze, o tym jak rozumieć doktrynę protestancką. Rozmowa z ojcem Ireneuszem Wysokińskim, historykiem Kościoła, dominikaninem z Instytutu Historycznego w Krakowie. To nie były czasy papieża Franciszka, mówi ojciec Ireneusz. A gdybyśmy wtedy żyli, myślę, że wielu z nas byłoby bardzo podobnych do Marcina Lutra, któremu bardzo zależało na poprawie Kościoła. Poczytajcie, bo to bardzo intrygująca rozmowa. Nowy 500 numer w drodze. Zapraszam do czytania.